Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Wobec tego, że zasypaliście Państwo nas mailami dotyczącymi skrzyżowania Alei 29 listopada z ulicą Opolską, a właściwie dodatkowymi światłami, które tam w pewnym momencie zostały wprowadzone na Alei 29 listopada, która to sygnalizacja świetna reguluje wjazd do biurowca, który tam powstał, pada pytanie, jak skręcać prawo w Opolską. Odpowiedź jest bardzo prosta, ale okazuje się, że większość kierowców, większość powtarzam, jeździ źle. To znaczy za wcześnie zajmuje prawy pas, w tym momencie powinna skręcić w prawo, właśnie na podjazd do tego biurowca, na parking, a nie jechać dalej prosto i dopiero skręcać w Opolską. Ci, którzy prawidłowo jadą, napotykają problemy z przejazdem, ze zmianą pasa ruchu na skrajny prawy, który ten skręt w ulicę Opolską umożliwia. Jeden z taksówkarzy przysłał nam film, którym chce jechać poprawnie i ma problemy. Co ty robisz? I jest obwiniany za prawidłową jazdę. Paranoja. No więc jedziemy prawym pasem, ale nie zmieniamy na prawy w tym miejscu, gdzie tworzy się dodatkowy pas do skrętu, bo to nie jest jeszcze pas do skrętu w Opolsko. To jest pas do wjazdu na parking, do biurowca, gdzieś tam na tereny tego obiektu przydrożnego. To jest nasze ustawienie do skrętu w Opolską. Mam nadzieję, że ten obok Seat Ibiza pojedzie w prawo, a nie prosto. To świadczy o naszej nieznajomości przepisów, naprawdę. Albo jakiejś takiej chęci pozbycia się pasa. Zajmę się, żebym już nie musiał zmieniać. No ale zająłem pas, który nie służy do jazdy prosto. Także, szanowni kierowcy, którzy zamierzacie z tego pasa jechać w Opolską, opamiętajcie się, to jest błąd. To jest poważny błąd. No i zobaczmy, co ci kierowcy robią. No oczywiście, jak podejrzewałem i jak piszecie Państwo do nas, pojechali prosto. Teraz mamy kierowcę tira, to może być ciekawe, bo tir też jedzie prosto, proszę Państwa. Niestety, niestety. A to tutaj mieliśmy zmienić pas i teraz dopiero możemy skręcić w prawo w Opolską. Powtarzam raz jeszcze, strzałka jest jednoznacznym wskazaniem, że z pasa prawego można jechać tylko w prawo. Pierwszą w prawo, nie kolejną. Szczególnie ciekawy jest mail od pana Mateusza, który pisze. Ostatnio małżonka, chcąc skręcić w prawo na następnych światłach w Opolską, zajęła drugi pas od prawej, słusznie, do jazdy na wprost początkowo, z zamiarem zmiany pasa za tym właśnie wjazdem w prawo za światłami. Niestety inny kierowca pojechał ze skrajnego prawego pasa prosto i omal nie doszło do kolizji. Na szczęście małżonce udało się odbić w lewo i zahamować. Kierowca wyskoczył do niej z agresywnym zachowaniem, zwyzywał, krzyczał o lusterkach, umiejętnościach, znajomości przepisów i z piskiem opon odjechał. No to szanowny kierowca, wstydź się, bo to ty nie znałeś przepisów. To pan, szanowny panie, nie znał przepisów i postąpił źle, kolizyjnie, niebezpiecznie. Aczkolwiek oczywiście zmieniający pas musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który ten pas zajmuje, który tym pasem jedzie, a ten zmieniający dopiero na ten pas zamierza wjechać. No ale mamy prawo spodziewać się, że ten pas będzie w tym miejscu czysty. I podejrzewam, że trzy kolejne samochody pojadą prosto. No i nie mylę się, tak? Jeden, dwa, trzy. Wszyscy nieprawidłowo. Ale że nie przeszkadza im to, że była strzałka w prawo, pojechali prosto. To mnie zawsze zastanawia. Tutaj dla kierowcy dostawczego samochodu nawet użyję sygnału dźwiękowego, bo jedzie szybko. Ci, którzy agresywnie ze strzałki w prawo jadą prosto, ja tego już kompletnie nie rozumiem. Więc uwaga, patrzmy do lusterek, ale uwaga jeszcze większa, jeździmy prawidłowo. Skoro strzałka kieruje nas w prawo, to musimy pojechać w prawo. To jest obowiązek. Organizator ruchu być może mógł poprowadzić ruch inaczej, prosto w prawo, ale poprowadził w prawo. Czyli do skrętu w Opolską zmieniamy pas dopiero na końcu tego wjazdu, jakby za światłami, a nie wcześniej. To tak, szanowni Państwo, rzecz banalna. No ale skoro występuje w tylu mailach, i pokażemy to dokładnie. A kierowca tego Nissana nieprawidłowo. I Fabia w końcu pojechała tak jak tamten. Popatrzcie Państwo. Czyli mamy refleksję i nagle co? Za przeproszeniem, głupiejem? No trzech kolejnych pojedzie źle. Z czego się to bierze, proszę Państwa, ja tego naprawdę nie rozumiem.
pierwszy źle, drugi źle, chciał dobrze, zmienił na źle, trzeci źle. Dobrze, że łaskawie wpuścił tego Seata, Seata Ibizę, który pojechał dobrze. Szkoda, że Skoda Fabia dała się zwieźć Nissanowi, ale ten kierowca zobaczył, że coś nie tak, został na właściwym pasie i tam, gdzie powinien był zmienić pas do skrętu w Opolską, go zmienił. Jeden na kilkunastu. Jak widać, jeżdżący nieprawidłowo zdominowali tych, którzy jeżdżą prawidłowo. Wraca temat przejazdów kolejowych. Po jednym z naszych programów policja zrobiła w okolicy przejazdu w Balicach akcję przypominającą kierowcom, jak należy zachowywać się na przejeździe kolejowym. No i jak widać, w trakcie tej akcji znowu wiele kuriozalnych, śmiesznych, ale właściwie smutnych przypadków. Popatrzcie Państwo, mimo czerwonego światła samochód wjeżdża za szlaban i zostaje za szlabanem, a kolejny, jadący jak za panią matką, ląduje już ze szlabanem na dachu. Policja interweniuje. Czy jest właściwie tutaj co przypominać? Nakładam na pana mandat w wysokości 300 zł i 4 punkty karne. Informuję również pana, że może pan odmówić przyjęcia mandatu, w tej zostaje wniosek kierowania do sądu. Są pana decyzji. Dobrze, oczekiwać sprawdzenia, to poczekać. Podejdziemy do pana. W związku z licznymi sytuacjami niebezpiecznymi na przejeździe kolejowym Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opracował taką niekonwencjonalną tablicę o niebezpieczeństwie na przejeździe kolejowym, szczególnie w momencie wjeżdżania, gdy nie ma możliwości kontynuowania dalszej jazdy. Nie może pan kontynuować za przejazdem kolejowym jazdy, tak? Tak. I stanął pan zaraz przed szlabanem, a gdyby się szlaban zamykał, to co by pan zrobił? Ale pociąg przejechał przed chwilą właśnie, bo widziałem. Ja wiem, no ale... wiem, nie zwróciłem uwagi. Właśnie. Ta akcja jak dzisiaj na przejeździe kolejowo-drogowym, mająca na celu dotarcie do kierowców poprzez rozdawanie ulotek, takie akcje prowadzimy w całej Polsce. Chcemy zaapelować o przestrzeganie zasad, o odpowiedzialne zachowania. Proszę panią, powodem naszej kontroli jest niestosowanie się do sygnalizacji świetnej, sygnał czerwony, no i niestety wjechała pani na tym świetle. Mandat karny w wysokości 300 zł i 6 punktów karnych. Jeszcze raz przypominamy o prawidłowym zachowaniu przed przejazdem kolejowym. Po pierwsze, kierowca ma obowiązek upewnić się, czy na pewno nie zbliża się pociąg, mimo że urządzenia zabezpieczające wskazują, że pociąg się nie zbliża. Panie kierowco, wiem o co chodzi. O co? Po drugie, ma obowiązek zareagować na urządzenia zabezpieczające. I po trzecie, nie może wjeżdżać za przejazd, jeżeli za przejazdem nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Proste, banał, wiedzą o tym dzieci uczące się na kartę rowerową. A my nie wiemy, kierowcy? Czy też nie chcemy wiedzieć? A teraz przypadek, którego jeszcze w naszym programie nie było. Przypadek nagrany kamerami w samochodzie egzaminacyjnym. Zwróćcie Państwo uwagę. To pierwszy moment, kiedy zdający i egzaminująca go egzaminatorka zwrócili uwagę na samochód, który jedzie tyłem do przodu. Popatrzcie Państwo, on nie cofa, on po prostu jedzie tyłem. Wyjechał z ulicy Zabłocie i jedzie szeroką ulicą szybkiego ruchu, to Herlinga Grudzińskiego, dwa pasy ruchu, możliwość wyprzedzenia z prawej i z lewej strony. Podwyższona dopuszczalna prędkość, zabawa, głupota. No może ktoś powie, ale właściwie jaki przepis to zakazuje? No, jeżeli ktoś będzie chciał polemizować, to tak jeździć nie wolno. Zabrania się jazdy do tyłu, wszędzie. Można cofnąć. Cofnąć, żeby wyjechać skądś, usunąć się, przejechać, przestawić pojazd. Natomiast tyłem nie jeździmy. Popatrzcie Państwo, to nie koniec, nie wszędzie dobrze widać, ale ten pojazd dalej jedzie. Skręca na ruchliwym skrzyżowaniu Klimeckiego-Kuklińskiego pod estakadą i jedzie dalej. I jedzie dalej, i jedzie, i jedzie, i jedzie. A teraz popatrzcie Państwo, z jaką prędkością przejeżdża ruchliwe skrzyżowanie Saska przewóz. Jakieś szaleństwo. Jakieś wariactwo. Jeżeli ktoś ma pomysł na tego typu zakład, czy tego typu zachowanie w ruchu drogowym, to przestrzegam. Tak zachowywać się w ruchu drogowym nie można. Znowu, śmiać się czy płakać?
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.